iz Chorwacji, Goran Miocic. Goran Miocic, Chorwacja, narożnik niebieski. Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie młodzieżowy mistrz Polski i reprezentant naszego kraju, Michał Dawiec. Kroki osoby, co z drogi robią, zgubę szambo. Zakończył małżeństwem z kurestwem, a miało zakończyć się tylko radką. Przetrwa jak Rambo w głowie karambol. Przypala ranę towarem, nie krzepnie za bardzo. Haker na GPS, zamiana trasy jak kantorka. Wraca już forma i zmieniasz format. Samemu to zwalczyć, jak nie dasz rady. Samemu to kontakt. Najważniejsza jest wolta. Wiara pozwala. Michał Dawiec, Polska, narożnik czerwony. To jest druga walka w meczu Polska Chorwacja w ramach gali Suzuki Boxing Night, opcja numer 19. I sprawdzamy teraz Michała Dawca, sensacyjnego mistrza Polski z ubiegłego tygodnia z Zabrza. Po drugiej stronie barykady Goran Miocic, chociaż jak słyszę Goran, to zawsze powiem Bregowicz, ale to muzyka, nie boksa, będziemy jednak w nieco innej dyscyplinie. Michał Dawiec, sensacja turnieju w Zabrzu. Ja kiedy pierwszy raz zobaczyłem go w Zabrzu, bo powiem szczerze, on był dla mnie jednak postacią anonimową, a w boksie olimpijskim jestem bardzo blisko. No tam pokazał się ze znakomitej strony. Wygrał z Kacprem Rzepką, Danielem Roszkowskim, utalentowanym niezwykle Pawłem Suleńskim. Wygrał 3-2, a w finale pokonał Daniela Piotrowskiego, pokazując nieprawdopodobną ambicję, hard ducha, ale też znakomite przygotowanie kondycyjne. Sporo zdrowia w Zabrzu zostawił. Zobaczymy, ile zdrowia zostało na starcie z Goranem Miociciem. Ale z drugiej strony jest na fali. Miał tam regularne starty w turnieju. Później tydzień przerwy, był czas na regenerację, no i utrzymanie tej formy, którą prezentował na Mistrzostwach Polski, teraz właśnie pokazuje. Trzy prawe z rzędu i to każdy w różnej płaszczyźnie. Były prawy krzyżowy, prawy podbródkowy i prawy sierpowy. Dawiec to jest totalnie ofensywny pięściarz, który kocha agresję w ringu i myślę, że z tej agresji będzie korzystał. Już po półfinałach Wojciech Bartnik zwrócił na niego uwagę, a gdy zdobył złoty medal, natychmiast pojawiło się wezwanie do reprezentacji Polski, z którego pięściarz na co dzień boksujący w barwach krakowskiej Wisły z przyjemnością skorzystał i jeszcze jeden prawy spada na głowę Miocicia. No i otwarty jest Chorwat na te prawe, lewa ręka nisko opuszczona, brak też reakcji, czy głową, czy tułowiem. Teraz prawy sierpowy. Nie wiem, ile będzie w stanie zbierać to Miocic. Nie wiem, jak ciężką rękę ma Dawiec, ale na pewno ten lewy sierpowy już odczuł. Dawiec potrafi ciężko nokautować, udowodnił to na Grand Prix Małopolski, kiedy znokautował potwornie Czeka Pietra Stefanika. No to był taki nokaut jednym strzałem. Ale jest blisko nogami i to pozwala mu ponawiać ataki. A te ponowienia ataków, mimo tych bezpiecznych rękawic, mogą być bardzo niebezpieczne. Ale świetnie, teraz sędzia ringowy przygląda się blisko reakcji Miocicia. Może się to skończyć przed czasem. Ja już w Zabrzu mówiłem, że Dawiec ma jedną cechę bliską Adamowi Kownackiemu. On z łatwością wyprowadza kolejne uderzenia, zupełnie się przy tym nie męcząc. Przynajmniej tak to wygląda z boku, bo organizm oczywiście swoje musi znieść. No bo przecież Piotrowski jest zawodnikiem, który potrafi mnóstwo tych uderzeń wyprowadzić, a Dawiec na Mistrzostwach Polski go w tym przebił. Odpowiadaj serią ciosów, pokrzykuje trener Hodak, trener Chorwacji. Ale powiem tak, już w stronę sędziego rozpaczliwie Chorwat patrzy. Teraz kolejny prawy, wcześniej był lewy cios na korpus. I te lewe haki na korpus mogą być paradoksalnie najbardziej niebezpieczne. No jeszcze pół minuty ma Michał Dawiec, bo my czujemy, że tutaj może być rozstrzygnięcie efektowne, że jest blisko tego właśnie Michał Dawiec, ale teraz klinczuje Miocic. Będzie chciał przetrwać tę pierwszą rundę, bo on walczy o przetrwanie tak na dobrą sprawę. No teraz tył głowy, ale też wina duża Polaka nastawił. Dobry cios na korpus.
I teraz próbuje tym, co ma najlepszego, czyli wysokim tempem pojedynku rozstrzygnąć to na swoją korzyść. Na co dzień trenuje pod okiem Tomasza Winiarskiego z Wisły Kraków. To jest wicemistrz Polski z 1986 roku. A to no pobity. Pierwszy jest gdzie bijąc. Gościem specjalnym Suzuki Boxing. Jestem prezydentem europejskiej. Też warto to podkreślić. Dawiec trenuje boks od zaledwie 3 lat, a więc to jest arcykrótki okres, a już ma okazję być w reprezentacji Polski. Wiele wskazuje na to, że ten debiut, bo to dla niego debiut, będzie niezwykle udany. A też przy okazji trenuje oczywiście z Jarosławem Iwanowem, klubowym kolegą, też mistrzem Polski, a więc Wisła Kraków rośnie w siłę, jeśli chodzi o krajową rywalizację. A ten wyścig pomiędzy Iwanowem a Pawłem Brachem o miejsce w kadrze w kategorii wagowej do 57 kg, no to też będzie ciekawa sprawa. Druga runda w pojedynku Michała Dawca z Goranem Miociciem. O, dobra, teraz początek Chorwata, bo rozpoczął od ciosów w tułów. Od razu unieruchomił w ten sposób głowę Polaka. Polak nie powinien być aż tak blisko. On był w pierwszej rundzie blisko nogami, ale ta głowa była stosunkowo daleko. Na odległość ciosów prostych. Teraz wszedł na odległość ciosów sierpowych i sytuacja się wyrównała. O, Chorwaci to jest naród niezwykle ambitny, zawzięty. No tu Miocić nie może po prostu wywiesić białej flagi, bo trenerzy by mu tego nie wybaczyli. Tak jest, ale Polak ma wszystko do tego, żeby ten pojedynek był dla niego bardzo, bardzo spokojny. Dawid powinien ustawiać sobie rywala lewym prostym i dokładać ten prawy nad lewą ręką. To wystarczy od czasu do czasu lewych aktów, wystarczy do tego, żeby walka była łatwa. Ciosy Dawca, one są też wyraźne. Są takie sprężyste, a na to bardzo zwracają uwagę sędziowie punktowi. Teraz dobry podbródkowy na wpadającego Chorwata. To jest też dobry pomysł, bo tutaj Miocic pochyla głowę do przodu, chcąc uniknąć tych ciosów prostych. O, kolejny prawy nad lewą ręką i ten już odniósł kolosalne moim zdaniem wrażenie. To są takie ciosy destrukcyjne. Pytanie, z jakiej gliny zbudowany jest Miocic i ile będzie w stanie przyjmować takich właśnie uderzeń. On nie dość, że przyjmuje, to jeszcze próbuje odpowiadać. No, znowu bliski kontakt, rozpaczliwy klincz Miocicia. Odkleja się ciosem sierpowym Dawiec. I zaraz... No ja też się zastanawiam, ile można przyjmować tak czystych uderzeń. No, mam wrażenie, że on się starzeje z każdą kolejną minutą, ten Miocic. Dobry cios w tułów, te naprawdę. Podobają mi się te ciosy na korpus, szczególnie z lewej ręki. No i prawy nad lewą ręką też jest znakomity. Ja lubię takie historie, takie nieoczywiste story, a dokładnie tak jest w przypadku Michała Dawca. 3 lata treningów, pojechał na Mistrzostwa Polski, zdobył złoto, natychmiast wezwanie do reprezentacji i wykorzystuje w zasadzie każdą sekundę tego debiutu Dawca. Lewy na dół, o to prosi Wojciech Bartnik, więc osłabiamy jeszcze korpus Miocicia, tak by sobie to wyobrażał nasz trener. Osłabiamy, ale jednak pozostając w tym półdystansie, Dawid opuszcza ręce. On musi to nad tym popracować, żeby ta obrona była cały czas, bo ktoś mocniej bijący niż Chorwat może to wykorzystać. Natomiast runda bezdyskusyjnie wygrana przez Polaka, pierwsza jak i druga. Sam Dawiec z taką rozbrajającą szczerością mówi o tym, że ja jestem dopiero początkującym pięściarzem i bardzo zależało mi na tym, żeby pokazać się z jak najlepszej strony w mistrzostwach kraju. A ta jak najlepsza strona oznaczała złoty medal. To jest kategoria wagowa do 67 kg, a więc to jest ten limit nieolimpijski. No ale takich pięściarzy w limitach nieolimpijskich też potrzebujemy na inne turnieje, jak chociażby Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Tak, bo przecież ci pięściarze później będą mogli zasilić też szeregi boksu zawodowego, o ile będą osiągali sukcesy i ich poziom będzie rósł w boksie olimpijskim. A
gdzie mogą się sprawdzić na najwyższym poziomie z taką gamą różnych przeciwników, jak nie w boksie olimpijskim. Ale widać też, że Dawiec nie miał w sobie takiego niepokoju debiutanta. No jednak ten ostatni tydzień no jest dla niego zwariowany, szalony, a on nie wyszedł z tego powodu spięty do ringu. Teraz pięknie na wstecznym biegu trafia prawą ręką i jeszcze dokłada podbródkowy Dawiec. Chore nie ma ruka, nie ma ruka. Chore rukę drży. Goranek, chore rukę. Wyżej ręce, to są podpowiedzi chorwackiego narożnika, no bo oni widzą, że Miocić po prostu za dużo ciosów przyjmuje. A teraz ruch Dawca w lewo, w prawo naprawdę przynosił efekty, był i efektywny, i efektowny. O. I na wątrobę lewo. Tak. No teraz pochylał się niziutko Miocić, żeby unikać ciosów Dawca i to akurat było skuteczne. No ale lewy odcisnął piętno na czole jego. Jeśli rzeczywiście trenuje 3 lata, to ma talent chłopak do boksu. Przegląd sytuacji, spokój, z jakim on jest w stanie skontrować rywala. Jeszcze odwraca głowę czasami, jeszcze pochyla ją w dół, dając okazję rywalowi do tego, żeby uderzył w potylicę. Natomiast sam w ataku prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. No te dwie kontry z prawej ręki to jest coś, czego nie oglądaliśmy w Zabrzu w dużej liczbie, bo tam jednak koncentrował się przede wszystkim na ataku, a tu pokazuje, że z tyłu też może być niebezpieczny. A wydaje mi się, że jednak Piotrowski to rywal zdecydowanie wyższej klasy tutaj niż Chorwat, więc nie mógł sobie na tyle Dawiec pozwolić. On musiał wyrywać każdą sekundę walki. Tutaj jednak pierwsza runda dała mu taki handicap, że mógł sobie pozwolić na więcej. Może próbować różnych wariantów. O, świetny, prawy. To wyjście z klinczu to jest to, co też potrafi robić Michał Dawiec. Ruszyły wściekle do przodu. Miocić odpowiedział prawym, Dawiec, i zatrzęsły się nogi pod Chorwatem. Oj, no to był najmocniejszy cios w tej walce. Tu wykazał się no takim twardym sumieniem sędzia ringowy, że nie wyliczył Miocicia po tym uderzeniu. No ale rzuca się już z rozpaczliwym atakiem Chorwat i wpada Miocić na te ciosy Polaka. Wydaje się, że czasem brakuje albo trochę precyzji, albo trochę szczęścia. Bo wszystko jakby gra w repertuarze Polaka. Ale ma w sobie coś ten Michał Dawiec takiego, nad czym warto pracować, ale nad co warto też zwracać uwagę. No dzisiaj wygrał do biwatu, do jednej szczęki w zasadzie w reprezentacyjnym debiucie z Goranem Miociciem. Zadowolony trener Wojciech Bartnik. On już po półfinałach czuł, że Michał Dawiec jest chłopakiem, którego warto sprawdzić w kadrze. Po lewej stronie Erwin Ust, to jest fizjoterapeuta, który współpracuje z kadrą kobiet, no bo tutaj oczywiście sztab kadry kobiet również jest obecny z trenerami Dylakiem i Goińskim, którzy obserwują z bliska dzisiejsze zmagania. Głównej gali Suzuki Boxing Night 19. W drugim pojedynku meczu Polska-Chorwacja. Sędziowie punktowi byli zgodni i cała trójka wskazała, że jednogłośnym zwycięzcą tego pojedynku zostaje Michał Dawiec! To nie mogło być inaczej. Wygrał tę walkę do wiwatu, wygrał ją jednogłośnie. No Miocić jest zbity i wróci no, w nie najlepszym humorze do Chorwacji, bo widać, że sporo zdrowia zostawił w konfrontacji z pięściarzem Wisły Kraków. Eleganckie zachowanie Michała Dawca, podszedł, podziękował również
chorwackim trenerom, jeszcze pamiątkowa fotografia. No to są takie chwile, myślę, że cudowne dla człowieka, który pewnie 3 lata temu no to nie marzył, że będzie w tym miejscu, kiedy zaczynał swoje treningi z pięściarstwem, a dzisiaj jest członkiem kadry narodowej. Myślę, że jeszcze rok temu wydawało się to nieprawdopodobne. No ale tak jak wspomniałeś, postęp tego zawodnika jest diametralny. Ale to słowa uznania dla trenerów Snopkowskiego i Winiarskiego, którzy wykonują tytaniczną pracę w Wiśle Kraków i mają kolejnego mocnego zawodnika. Bez żadnej amortyzacji te niektóre te uderzenia przyjmował i trzeba tylko się zastanowić, czy to Miocic jest taki twardy, czy Dawid nie bije aż tak mocno. Prowadzimy z reprezentacją Chorwacji 4-0 po dwóch walkach. Punkty dla naszej drużyny. Oliwier Zamojski i Michał Dawiec zdobywali, a teraz czas na lidera kadry Damiana Durkacza.